Wracając jeszcze na chwilę do poprzedniego materiału, przypomnę, iż Stowarzyszenie Szansa organizuje kolonie letnie od 19 lat. Zatem teraz zobaczcie, drodzy Państwo, początki wielkich inicjatyw wypoczynku letniego w Czarnem, które swe złote czasy datują na rok 1996. Można by powiedzieć, i tak to się zaczęło. W Drzewnicy, gdzie już od wielu lat Dom Pomocy Społecznej z Czarnego organizuje biwaki dla swoich podopiecznych. Od niedawna również z tych biwaków korzystają uczniowie z miasta i gminy Czarne. Obecnie przebywa tutaj 25 podopiecznych DPS-u, jest kilka pań opiekunek. Personel wymienia się co jakiś czas, wymieniają się też tutaj uczestniczki biwaku. A co robią, co się tutaj dzieje, niech powiedzą same. Hej! Hej, sokoły! Ominajcie, góry nasze doły! Dzwoń, 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 dzwoneczku! Mój synowicz, dzwoń, dzwoneczku! Ona biedna tam dostała, jaskółeczka moja nie mała, a ja tutaj obcy strony, czy ten się do nich? Hej, 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 szoku! Omijajcie góry nasze doły! Wszystkie śpiewacko! Dzwoń, dzwoń, dzwoneczku! Spójrz ten powiesz, koroneczku! Pani Grażyna Młynarska, pracownik DPS-u, powie nam, jak się zaczęły te biwaki, no i w ogóle, co się tutaj dzieje? Zaczęło się to w ogóle w bardzo prozaiczny sposób, niewinnym piknikiem jednodniowym, po którym stwierdziliśmy, że no, warto by było zrobić coś większego. Namioty są dziurawe, są, ciechają. Dobrze, dobrze no. Reginko. No. Następny biwak był trzydniowy, z tym, że było to w ogóle bez wody, bez światła. Nóżki przeszkadzają. To jest biwak. Tak. Później forma tego wypoczynku przedłuża się do tygodnia, do dwóch, do trzech i od czterech lat jest to już wypoczynek miesięczny. Od kilku lat przytulamy również dzieci ze szkoły. Najpierw było to pod egidą księdza proboszcza. To były turnusy 10-osobowe. A w tej chwili, w ubiegłym roku mieliśmy 30 osób na jednym turnusie ze szkoły, a w roku bieżącym jest 20 dzieci. Trzeba jednak powiedzieć, że w tym roku pogoda trochę no. Nie dopisuje, a był nawet chyba taki czas, że musieliście stąd uciekać. Tak, były to dwa dni, kiedy była ta silna ulewa z burzą. Trzeba było wszystko ewakuować do domu pomocy, suszyć. No trwało to tylko dwa dni. Dwa dni i wróciliście z powrotem. Tak. I do kiedy będzie trwał ten biwak? Biwak będzie trwał do 4 sierpnia. I w przyszłym roku też będzie. W przyszłym roku podobnie, miesięczny. Podejrzewam, że w takim samym składzie, że będzie i szkoła, i... Jak na podopieczne właśnie wpływa przebywanie na biwaku w takich polowych warunkach? No jedna odważna stwierdziła przed chwilą, że namioty ciekną, ale namioty zawsze ciekną. Natomiast właśnie proszę powiedzieć, jak to z punktu widzenia waszego opiekuna, jak obserwujecie ich zachowanie i oddziaływanie po prostu takiego biwaku na podopieczne? To znaczy, muszę powiedzieć, że jest to bardzo pozytywne. One... biwak traktują tak jak my pracownicy urlop. Także od kwietnia już jak pierwsze słońce świeci porządnie, giną śniegi. One jest pytanie, kiedy będzie tak, biwak? Kiedy jedziemy na urlop. A, na urlop? Na urlop. One traktują biwak po prostu tak jak my urlop. No jak widzieliśmy, dobrze się przy tym bawią tutaj po prostu, śpiewy przy ognisku. To znaczy program biwakowy niczym się nie różni od programu obozów harcerskich. Są to podobne zajęcia. I tak tu sobie żyjecie. No tak sobie żyjemy. Jeżeli pogoda dopisuje, to bardzo dobrze.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję również. A teraz przechodzimy kroczek obok, żeby odwiedzić dzieci i ich opiekunów z półkolonii zorganizowanych przez Czarneński Samorząd i Szkołę Podstawową w Czarnem. Przede wszystkim, co mieliście przygotować? Konkurs? Jaki? No kto powie? No jaki mieliście? No właśnie, obojętnie jakie przedstawienie, albo jakiś humor, to znaczy jakiś sketch, albo jakieś przedstawienie dotyczące jakiejkolwiek bajki, czy obojętnie jakiego wydarzenia, prawda? Wiadomo, tutaj panowie i wszyscy, którzy ewentualnie będą tu was oglądać, tej naszej telewizji kablowej, wiedzą, że wy mieliście króciutko, bardzo mało czasu do przygotowania, to jest bez próby jakiejkolwiek generalnej, dlatego my same z panią nie wiemy, jak to wyjdzie, prawda? Jak to wam wyjdzie? Bo wiadomo, że jesteśmy tutaj dopiero od poniedziałku, to jest drugi dzień naszego tutaj pobytu. Na razie jesteśmy zadowoleni, prawda, czy nie? Tak! A dlaczego jesteśmy zadowoleni? Bo co? Bo się kąpaliśmy! No właśnie, bo jest nareszcie jest ciepło, prawda? Można się kąpać. Do południa zresztą i nie pada deszcz. Do południa zresztą żeście się już kąpali dwa razy, prawda? Co jeszcze dzisiaj żeście robili? Jedliśmy dużo! Aha, jedliście dużo. Czyli co, możecie tutaj powiedzieć wszystkim, że co, z jedzenia jesteście zadowoleni? Tak! No właśnie. I organizatorom tutaj naszym chcielibyśmy podziękować, prawda? Tak! Że dbają tutaj o nasze wyżywienie. Czy ktokolwiek chodzi głodny? Kto chodzi głodny? Nikt. No właśnie, czyli jedzenia nam wystarcza, prawda? A jak w nocy? Kto powie, co było w nocy? Ciepło! Ale nie wykrzykuj. Ale komary jedzą. No właśnie, no troszeczkę komary wam dokuczają, ale co? Marzniemy czy nie? Nie. Nie marzniemy, tak? Czyli nie jest, nie jest tak tragicznie, tylko panie bardzo zmarzły. Tak wyszło w nocy, na to wychodzi, tak? Dobrze, a teraz słuchajcie, proszę bardzo, pierwsza grupa pokaże nam, co przygotowała, ale bez krzyku. Co przygotowała? Pierwsza grupa pokaże, proszę. To tam? To ja. Niebieski kapturek. Wejdź, drzwi otwarte. No! Zjadłem cię. No. Puk-puk! Kto tam? To ja, czerwony kapturek. Drzwi są otwarte. Cześć, babciu. Cześć. Dlaczego masz takie wielkie oczy? Żeby cię dobrze widzieć. A dlaczego takie wielkie uszy? Żeby cię dobrze słyszeć. A dlaczego takie wielkie zęby? Żeby cię zjeść. Czy jest babcia? U mnie w brzuszku. A ty jesteś wilkiem? Tak. O, jak wreszcie dobrze na wolności. Wy sami żeście przygotowywali i my praktycznie pierwszy raz tutaj słyszeliśmy to, co wy żeście sami przygotowali. Bo do tego czasu to były tylko, wiadomo, gry typu Babington, gra w dwa ognie, prawda? Wszelkie biegi, no właśnie, łowienie ryb i
I co jeszcze? Granie, piłkę. I kąpiel, i kąpiel, kąpiel w jeziorze. W 1996 roku zajęcia na łonie natury szybko zjednywały sobie rzesze sympatyków. W tym czasie sztandarowym pomysłem klubu garnizonowego było utworzenie zielonego przedszkola. A to, co w tej chwili widzimy, to zajęcia w zielonym przedszkolu. Takie właśnie zielone przedszkole zorganizował dla wszystkich dzieci, bo nie tylko dla dzieci wojskowych, klub garnizonowy z Czarnego. Tu właśnie widzimy zajęcia rekreacyjno-sportowe. Nazwa zielone przedszkole może być nieco myląca, a to z tej racji, że niektóre propozycje są również ciekawe dla młodzieży szkolnej i ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tu właśnie pani Anna Lewandowska i Anita Sobczak prowadzą zajęcia ruchowe i plastyczne. Biorą w nich udział w sam raz dzieci młodsze. Żeby się nikt nie przewrócił na tym chodniku, dobrze? Biegniemy szybko, ale jak? Ostrożnie, tak? Dobra. Tylko żeby mieć siły. Tak. I nie przepychamy się, jak ktoś biegnie, dobrze? Każdy biegnie, ręce trzyma przy sobie. Dobrze? Tak. Tak? Macie zasady? Bo jak nie, to kajdanki. Nie, tak nie będzie. Uwaga, gotowi? Start! Biegną do końca. Tam do linii mety. Pięknie. Słabo. Brawo. Bez wątpienia dużą sztuką jest nakłonienie do rysowania kredkami i lepienia z plasteliny chłopców ze starszych klas szkoły podstawowej. To jednak instruktorkom udaje się znakomicie i na zorganizowanej właśnie letniej wystawie widać prace plastyczne starszych chłopaków, uważanych czasami za łobuziaków. A niesłusznie, dlatego że każdy młody człowiek chce, aby pomóc mu troszeczkę zagospodarować ten wolny czas. Jeżeli jest pozostawiony sam sobie, wówczas różne pomysły przychodzą mu do głowy. W klubie garnizonowym, a szczególnie właśnie w zielonych przedszkolach, propozycje są dla młodszych, dla starszych i dla tych już naprawdę starszych, nawet ze szkół średnich.
przykład ogromnym powodzeniem cieszy się pracownia komputerowa prowadzona, będziemy nieskromni, ale powiemy, przez naszego przesympatycznego operatora kamery Irka Czerniawskiego. Na te zajęcia naprawdę przychodzi bardzo dużo dzieci, ale pracownia jest też tak przygotowana, że po prostu dla każdego jest tam miejsce, każdy tam się pobawi i nauczy, bo to jest jednak pracownia przede wszystkim edukacyjna. Na zajęciach wykorzystywana jest stara pedagogiczna zasada – uczyć bawiąc. Dzieci właśnie bawią się, grając w gry komputerowe, ale i uczą się przy tym obsługi komputera, poznają jego tajniki, co niewątpliwie kiedyś im się przyda. Z zadowolonych min, a także dużej frekwencji na tych zajęciach wynika, że cieszą się one naprawdę ogromnym powodzeniem. Ale teraz popatrzmy sobie, jak bawią się dzieci w świetlicy osiedlowej klubu garnizonowego. Warto jeszcze raz przypomnieć, że te zajęcia są adresowane dla wszystkich mieszkańców Czarnego. Zielone przedszkole nie jest tylko dla dzieci żołnierzy zawodowych, jest po prostu dla wszystkich chętnych, prawie że bez względu na wiek.